Inżynieria jest zastosowaniem technologii w życiu codziennym. W moim przypadku jest to zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie, dokładnie zautomatyzowanie analizy obrazów medycznych w diagnostyce nowotworowej, głównie piersi. W oparciu o setki, a nawet tysiące obrazów budujemy system diagnostyczny na miarę XXI wieku. Żeby zrozumieć problem, to trzeba troszeczkę tej wiedzy patomorfologa posiąść, żeby wiedzieć, jak te cechy wyznaczyć na podstawie tego obrazu. I to jest, myślę, ten najtrudniejszy moment, jeżeli chodzi o ocenę. Ocenianie złośliwości nowotworu z biopsji aspiracyjnej cienkiej głowy jest bardzo trudne. I tu właśnie jest potrzeba tej maszyny, która to zanalizuje i spowoduje, że będziemy mieć ocenę tej złośliwości podaną jak na talerzu. Mając zestaw zdjęć, będziemy już doszukiwali się cech związanych z tym, czy komórki układają się w grupy, czy są luźno rozproszone, co tak naprawdę w dość jednoznaczny sposób określa tendencję komórki do tego, że jest mniej lub bardziej złośliwa. I tak przygotowane cechy będą dopiero przedstawiane sieci neuronowej do tego, żeby najpierw nauczyć, a potem być w stanie sklasyfikować cały obraz, który widzimy. Żeby określić stopień złośliwości komórki nowotworowej, lekarz-patomorfolog ocenia cechy jądra komórkowego. Opisuje różnice rozmiaru, kształtu i intensywności jego wybarwienia. Zwraca uwagę na ilość mitoz, czyli podziałów jądra komórkowego widocznych w rozmazie cytologicznym, a także zdolność komórek do tworzenia grup. Wszystkie te cechy oceniane są według trzystopniowej skali G1, G2, G3, gdzie końcowy wynik wskazuje na stopień złośliwości nowotworu. Cała procedura może odbywać się znacznie szybciej przy pomocy sztucznej inteligencji. Sieci neuronowe w oparciu o bazę danych składającą się z setek albo tysięcy obrazów pochodzących z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej same uczą się wyznaczać istotne cechy morfologiczne, co w rezultacie pozwala na powtarzalną i przede wszystkim dokładną klasyfikację stopnia złośliwości nowotworu. Mówimy przede wszystkim o szybszej diagnostyce i taki system jest w stanie pokazać obszary zainteresowania. Przyspiesza to o tyle, że być może lekarz nie będzie musiał całego preparatu oglądać. To jest kwestia kilku lat, że duża część metod diagnostycznych będzie przyspieszona i zobiektywizowana przez właśnie system sztucznej inteligencji, która ma możliwości niewspółmierne do poszczególnego badacza. Może analizować tysiące, setki tysięcy przypadków danej choroby, danej jednostki na danym etapie z całego świata i wysnuwać wnioski, które są potrzebne do diagnozy. Medycyna będzie bardzo mocno współpracowała z inżynierią i będzie coraz szerzej korzystała z dobrodziejstw inżynierii programistycznej od strony zastosowania przetwarzania obrazu, danologii, czy sztucznej inteligencji, czy sieci neuronowej.